Nazywam się Krzysztof Gulbinowicz, gram na basie oraz śpiewam w zespole Sun Frenzy. Sun Frenzy to zespół, który gra m.in. taki gatunek muzyczny jak stoner rock. Co to jest stoner rock? Według mnie jego korzenie sięgają głównie Black Sabbath, to jest takie granie riffowe. Aczkolwiek w latach 90., kiedy były takie zespoły jak na przykład Guns N' Roses albo Nirvana, oni stworzyli coś w stylu takiego undergroundu w Kalifornii i ta muzyka dość długo była niszowa, tak? Oni dopiero wypłynęli na fali Queens of the Stone Age i wtedy zrobił się tak jakby pod koniec lat 90. boom na to wszystko. Właśnie czekałem na to, kiedy powiesz Queens of the Stone Age. To jest dla mnie przede wszystkim pierwszy taki reprezentant tego gatunku. Kiedyś nie kojarzyłem Kajasa i Queens of the Stone Age. Słuchałem tych dwóch kapel i tak w pierwszym rzucie, jak wpadło do telewizji Feel Good Hits of the Summer, tak, myślałem, że to jest angielski zespół. A amerykański. Taka pomyłka, nie? Ale potem już Johnny mnie właśnie uświadomił, że to jest ten sam koleś, hej. Pytam się właśnie o to, bo chyba słychać w waszych utworach te takie pogłosy właśnie Queens of the Stone Age, tego takiego właśnie grania pustynnego. Tak, tak. Ja tutaj się przyznam bez bicia, że Nick Olivieri jest moim jednym z osobistych idoli. Basista, tak? Basista, tak. I wokalista. Wokalista. Jest to postać nietoźnikowa, że tak powiem. Ale porozmawiajmy przede wszystkim o zespole Sun Frenzy, czyli Słoneczne Szaleństwo. Tak, tak? Słoneczne Szaleństwo, Słoneczna Gorączka. Z gitarzystą znamy się już od podstawówki, razem chodziliśmy od drugiej klasy podstawówki. Potem zaczęliśmy wspólnie słuchać muzyki, to ewoluowało i w sumie chodziliśmy na pierwsze koncerty i stwierdziliśmy, to nie jest trudne, tak? Czemu my nie mielibyśmy tego robić? Zaczęliśmy grać, powstał pierwszy skład, w którym ja grałem na gitarze i on grał na gitarze, jak to zwykle bywa. Było dużo perkusistów. Był między innymi właśnie Łukasz Szewczyk. On już się pojawił w fazie Sun Frenzy, kiedy już powstał zespół. No, on był tak jakby tym takim brakującym ogniwem. Po prostu spotkaliśmy się któregoś Sylwestra, który zresztą on organizował w Sochaczewskim Metalowcu i stwierdziliśmy, dobra, od przyszłego roku coś robimy. No i zaczęło się tak w sumie od lutego. No, w marcu już organizowaliśmy pierwsze koncerty. Wielkim fartem właśnie dzięki też uprzejmości Piotra Rutkowskiego z Ceremony Booking zagraliśmy przed Grand Astorią i Faco Jetson. Przed takimi zespołami, które właśnie grały Stoner Rock, a to był taki duży cykl koncertów właśnie Ceremony Booking. Stoner Ceremony, o, to chyba tak się nazywało. I teraz zespół właśnie zaprezentował się przed momentami w klubie Dwa Koła tutaj w Warszawie. Koncert odbywa się w ramach promocji płyty Outsider Rock Attack. Płyta między innymi powstała dzięki tutaj staraniom Łukasza Szewczyka, tak? I na tej płycie są wasze utwory. Jest jeden utwór, Emerald, który po prostu powstał na potrzeby tego. Poszliśmy, nagraliśmy go jak najszybciej. Nie jest nagrany idealnie, na pewno jeśli ktoś go usłyszy w internecie, no to nie będzie zachwycony, ale naprawdę warto go usłyszeć na żywo. Do czego gorąco zapraszam. Przyszłość zespołu wygląda tak, w tym momencie no, gramy koncerty, bo nie chcemy tak jakby wypaść z obiegu, tak? Ale w planach zespołu będzie nagranie jakiegoś dema, to jest na pewno, to już nas gryzie od zeszłego roku. Z muzyką wiążecie swoją przyszłość? Jak tak, to wygląda? Tak, najbardziej. Po prostu teraz każdy z nas pracuje, wierząc, że po prostu nagramy płytę i zrobimy
zrobimy coś takiego, co pozwoli nam już utrzymywać się z tej muzyki. Na to liczymy, bo brzmicie naprawdę fajnie. Na razie fajnie, myślę, że to jest cały czas sprawa rozwojowa i będzie coraz lepiej. Nie jest takie po prostu wychodzenie na scenę, tak, odwalamy te 5-6 kawałków, żeby się pokazać tu i tam i idziemy do domu. Nie, no każdy koncert niesie ze sobą długie przygotowania, skupiamy się na tym, mamy długie próby jak na zespoły. Na YouTubie jest parę utworów, które po prostu wrzuciliśmy nawet z ostatnich koncertów w Lublinie, w Puławach, z zajebistym zespołem Green Asylum. To właśnie im dziękujemy za zaproszenie do Lublina i Puław. I można nas znaleźć na Facebooku. Sound Frenzy. Sound Frenzy, tak. I no, zapraszam, no gorąco. Jest tam co posłuchać. Są gorsze, lepsze momenty, no po prostu jak każdy zespół, tak.